Część usług przewozowych w komunikacji miejskiej będzie świadczyła firma zewnętrzna, spółka z Olsztyna, która zastąpi na niektórych liniach suwalskie PGK, poinformował prezydent miasta Czesław Rankiewicz. Od 1 marca te usługi przewozowe mają być realizowane w oparciu o tabor, który miasto wyposażyło spółkę PGK. Bo przypomnę, 27 autobusów komunikacji miejskiej stanowi majątek miasta. Suwalskie MPK-i zostały spółce PGK użyczone. Dwa pojazdy zostaną przekazane do dyspozycji olsztyńskiej firmy. Na tę chwilę powierzono jej około 15% zadań przewozowych. Na decyzję o zmianie przewoźnika wpływ miały względy ekonomiczne. Chcemy po pierwsze zweryfikować, czy ktoś inny jest w stanie wykonywać te usługi taniej. Umowa, którą prezes zawarł, stanowi, że koszt wozu kilometra w wykonaniu tej spółki prywatnej będzie wynosił 5,20 zł 20 groszy. Koszt wozu kilometra realizowanego przez spółkę PGK w tym roku w granicach 8 zł. Jest różnica, jak Państwo widzicie. Jednak nie tylko pieniądze zaważyły. I druga sprawa, to też, mnie to bardzo też zbulwersowało, bo 168 kursów niestety PGK nie wykonało. Nie wykonało. Do mnie mailami wpływały pisma oburzonych matek z dziećmi, które przyszły na przystanek komunikacji miejskiej i nie przyjechał autobus. No i oczywiście to znaczy, że spółka nie do końca jest w stanie wykonywać te usługi, które powinna wykonywać. Nie? Wiemy, co się stało. No. I to jest właśnie też efekt taki, że prezes zarządu podjął decyzję, żeby ewentualnie pomagał taki podmiot zewnętrzny, że jeżeli nastąpi jakaś epidemia kolejna, to wtedy ten podmiot zewnętrzny raz, dwa i zastąpi. W niedługim czasie zmian będą wymagały również trasy przejazdu, części autobusów. Ta komunikacja miejska w tej chwili, tak jak rozmawiałem z jednym przedsiębiorcą gdzieś tam 2 tygodnie temu, też niezbyt dobrze funkcjonuje według układu tych linii, które są. Bo jeżeli z północy jedzie się do zakładu pracy na południe 40 minut w Suwałkach, to zniechęca do korzystania z komunikacji miejskiej. To jeżeli ktoś ma ten samochód, to wsiada w samochód i jedzie. Po oddaniu do użytku nowych ulic, stulecia niepodległości czy Pileckiego nastąpi zmiana układu drogowego i przebudowa zarówno tras, jak i rozkładów jazdy będzie nie tylko uzasadniona, ale i prostsza. Prezydent Suwałk podtrzymał złożoną niedawno deklarację dotyczącą przyszłości komunikacji miejskiej w Suwałkach. Chciałbym i będę robił wszystko, żeby pójść w kierunku komunikacji bezpłatnej. Jak Państwo wiecie, już komunikacja bezpłatna jest w Suwałkach, dotyczy ona dzieci, młodzieży, uczących się i studentów. Z tego tytułu mamy też już utracone przychody, bo to jest pewna grupa osób, która korzysta z komunikacji i nic nie płaci. I teraz niedużo nam trzeba, około 2-2,5 miliona złotych, żeby komunikację w Suwałkach uczynić całkowicie bezpłatną. Myślę, że z budżetu, gdybyśmy wydatkowali 10 milionów złotych, to jesteśmy w stanie realizować komunikację za free.